Dzień dobry. Czekajcie, bo coś mi przychodzi do głowy. Te zdrabki to skam jest, tak jak normalne w prawdziwym życiu. 5 dolarów, coś tam się zwraca, ale szału nie ma. Jak patrzę na to auto i zastanawiam się, czy model zniszczeń działa w dwie strony. Siemano mordo. Oj, dupa, potrącony. Witam was serdecznie, Denizen, kolejny dzień i zaczynamy mając 870 dolarów, czyli kasa za sklep wpłynęła. No i teraz, zanim otworzymy, to ja bym udał się na szybkości pojechał kupić więcej towaru. Wydaje mi się, że ten towar jest kluczowy i że raczej będziemy starali się już żyć z tego naszego sklepu, który mamy. Gdzie jest moje auto? Czekajcie, czyli ja dobrze jadę? Mamy do dojechania Mega March. Ja nie wiem, czy ja dobrze jadę. Nie wiem, gdzie jestem w ogóle. Dobra, jedziemy. Nie, w złą stronę. Ręczny. Zawijamy na ręczny. Dobra, tam. Nie ma tu zmiany kamery? W ogóle ta kamera strasznie blisko siedzi za tym autem. Z drogi. Jest klakson? Nie ma. Podchanie ma klaksonu. A, ale bieda gra. Czekajcie, to jest tu? Nie, to jest malowanie. O, sorry. Przepraszam, nie chciałem. Znaczy, w sumie chciałem, ale... Nieważne, tak, tu jest ten magazyn, musimy spróbować. A, nie mamy wytrychów, chyba, albo mamy. Nie pamiętam, czy kupiłem wytrychy. Kupmy sobie... Okej, mamy tu różne rzeczy. Kupimy gry wideo, kupimy sobie gry... Nie pamiętam, jakie ja mam, ale w sumie mógłbym kupić każdy gatunek oprócz gier przygodowych, bo je kupiłem. Czyli tak, do koszyka, do koszyka, do koszyka i... Kurczę, te wyścigowe też ostatnio kupiłem. Dobra, to zrobimy wózek. Gry wyścigowe usuń z koszyka. Wydamy 600, żeby nie wydawać wszystkiego. Dobra, teraz jedziemy podczepić przyczepę. No i to jest optymalizacja pracy, słuchajcie. I tak jedziemy do miejsca, w którym mamy kupić te, co kupiłem przed chwilą, zaopatrzenie. I jeszcze przy okazji obrabujemy sobie budynek z tego, co on tam chciał. Wiemy, że tu nic nie ma, chyba że... Aha, to ciekawe, że teraz jest coś. Czyli wychodziłoby na to, że jeżeli mamy jeden budynek i włamujemy się do niego kilka razy, to za każdym razem mamy możliwość znalezienia tam rzeczy. Czyli jak ktoś chce wyfarmić sobie przedmioty, to wystarczy cały czas włamywać się do tego samego. A, i tu na ścianie to nie jest bankomat, tylko to jest terminal. O Jezu, terminal urządzenia. Dobra, to nie jest trudne wcale. To wcale nie jest trudne. Na pewno w taki sposób musi być. Na pewno w taki sposób. Taki i co teraz? O! A, ładnie poszło. Połowa czasu za pierwszym razem. Otwieramy drzwi i bierzemy naszego pick-upa. Posługiwać się. I teraz jak to podczepić tą przyczepę? Tak o, po prostu wjechać? Ha, wjechać wystarczy. No i dobra. Kamera nam się zmieniła delikatnie. Ale dalej osoba odpowiedzialna. To jakiegoś konia wioza albo coś. Takie przyczepy są na konia. Tylko tutaj z tyłu macie takie drzwi jak tutaj, nie? A z przodu jest takie okienko. I tam sobie koń zagląda, nie? Przez to okienko. Że on tam gdzieś jedzie. W ogóle ciekawe, jak koń zachowuje się w sytuacji, gdy on tam sobie stoi w środku. I na przykład są jakieś zakręty czy coś, nie? Czy on tak raczej, wiecie, bezpiecznie sobie tam stoi, czy jakiś, czy, co taki koń czuje jadąc w takiej przyczepie, to jest ciekawe. Może wiecie, co koń czuje, to dajcie znać. Czy da się, oj, auto mi wylewu dostało. Czy da się, chciałem sprawdzić, driftować, albo chociaż wchodzić na ręcznym w zakręty, mając przyczepę, no ale raczej sobie tego nie sprawdzimy. Dobra, tutaj ścinamy zakręty, czyli tak, tutaj najpierw dostarczam te moje rzeczy. O, załaduj towar do sklepu i teraz tutaj podczepiamy mu, znaczy zostawiamy mu tę przyczepkę. O, trailer drop-off, wyjeżdżamy stąd, stajemy na środku, na drodze i idziemy zagadać do Austina. Czy tam Austin jest już szczęśliwy z drogi, bo wyjeżdżam. U, tam było blisko. Austin, gdzieś spróbujemy zawinąć tak na ręcznym. O, prawie. Dobra, ale miejsce parkingowe, można wjechać. Egry to jest oczywiście mój sklep. Medical Clinic to nas interesuje. Austin, coś tam, safe house. To jest to, co chciałbym teraz pogadać z tobą. Daj mi pieniądze za to. Nie wiem, że dla ciebie pracy wpadnie innym razem. Ile mi dał? 500. Widziałaś? Mam 500, znaczy mam 700 w portfelu. Idziemy gdzieś? Dobrze. W takim razie, skoro mamy chwilę wolną, to może zagadajmy do Jade. Ale żeby zagadać do Jade, słuchajcie, to ja bym gdzieś poszedł w jakieś ciekawe miejsce, bo
Na pizzę to nie, The Station. To jest ciekawe miejsce, nie? Jaka gwiazda dzisiaj siedzi? To jest jakiś słowacki Mbappé. Okej, okay, tutaj przyszedł sobie z koleżanką, tutaj. A panią już gdzieś widziałem, a ty coś tak garbisz, ty. Co ci się stało z plecami? Widzicie, to jest... Za długo pracował na magazynie, ewidentnie. Źle podnosiłeś przedmioty. Pamiętaj, musisz zawsze nie schylać się plecami, tylko kucać do przedmiotu, nie? Ponieważ uda są silnymi mięśniami. Dobra, to mamy z głowy. Zaprośmy w takim razie Jade. Czy chciałaby na Blackjacka przyjść? Jak się wyciąga telefon w tej grze? P się wyciąga telefon. Społeczny wiadomość do Jade. Chcesz przyjść do The Station, Jade? Niestety nie mogę. Dobra, no to Amara. Plan B. W tej chwili LS typa. No to co? To Blackjack. Zakład. 25 to jest najdrożej. Dobra. Jedziemy. 9, 17, on ma 10. Czyli jedyne co mógłbym trafić to jest 2. No nie, no. Zostajemy. No niestety, strata. 10, 20. Zostaje, on ma 29. 9, 14. Bierzemy. 17. Dobra, daj mi jeszcze raz. A nie, za mała szansa. Zostajemy. No, 19. 8, 15. Dobra, uderz. No, wiedziałem, że tak będzie. 7, 18. Zostajemy. 22 jest. Wygrane. 13. Uderz. 21. O, pięknie, wygrana. 7, 7, 3. Tyle, ile mieliśmy. 13, jeszcze raz, 22, przegrana, kurczę, nie idzie dzisiaj najlepiej, dzisiaj nie ma dnia, 13, 20, zostań, 24, jesteśmy na 0, 4, 15, kurde, dobra, uderz, 20, udało się, dobrze, jesteśmy, będzie 800, czy nie będzie, jak myślicie, uderz, 14, uderz, 24, no i dupa, 5, 13, uderz, 17, zostań, 18, wygrał. Uderz, 15, uderz, 25, no i tracimy, 25, zobaczcie, $700 już zostało, 6, 12, 22, o niestety, pasa 5 porażek z rzędu sprawia, że trzeba wyjść, bo można przegrać wszystkie pieniądze, to jest głupie. Homeless Shelter, ej, gdzie to jest to? O, Brille, Brille, oj dobra, nieważne, co tu jest? O, siema. Mogę z tobą jakoś pogadać? Drzwi. O, prysznic tu mają. No to sobie wezmę prysznic przy okazji. A co? Tu wbiłem na chatę do bezdo... O! No i kibel też skorzystam. W złej kolejności trochę, ale to nic. Mają cię do mycia rączek? Macie. Ej! Poczekaj. Aha, dobra, bo to był pisuar. Tu jest kibelek, tam był pisuar, tak? Tak. Dobra, tu macie kuchnię, coś macie w lodówce, nie wiadomo. Siemano, Stachu. Interakcja. Ej, można pójść do nich spać? Ej, to w sumie można by wynająć dom, który ja mam i przyjść sobie tutaj do nich kimać. Tak czy nie? Jak myślicie? No chyba dobra opcja, nie? Tak, tak działają biznesmeni, na pewno. Idą do schroniska dla bezdomnych, samemu wynajmując 14 apartamentów. Na pewno to tak działa. W sumie jak już tu jesteśmy, to zerknijmy sobie ten nasz sklepik. Jakoś tam działa. R, o, mamy... Ocena sklepu 100, gry wideo od 10 do 19, może być, ceny są chyba git, gry akcji, żadnych rabatów, nie potrzebujemy, mamy trochę tych gier jeszcze, gry akcji trzeba kupić i gry fabularne, myślę, że możemy faktycznie to kupić, przychód 300, to już jest dzisiejszy przychód, nie? Więc no dobrze ten sklep na razie wygląda, fajnie, myślę, że możemy zaopatrzyć ten sklep, żeby mieć święty spokój. No, samemu sobie albo dorabiać, albo... No hop, wszedł mi w auto. Co za dzban? O, samolot. Ej, ładny. Aktywa. Posiadany. Dodaj do rynku nieruchomości. Dodaj do rynku wynajmu. A wynajmij. O, 21 do 4. To można pojechać. Ferrucci. Kolejne auto jakieś w ogóle. Jezu, ile to jest rzeczy. Do wydawania pieniędzy jest sporo rzeczy. Do zarabiania, tak se. Ale czekajcie, jeszcze chodzi mi po głowie jedna rzecz. Przykładowo, gdybyśmy sobie chcieli wynająć inną nieruchomość, mamy 300 na dzień tylko i moglibyśmy założyć drugi sklep, więc potencjalnie, no, jesteśmy w stanie to udźwignąć, nie? Wiecie co? Myślę, że pojedziemy w Explore. Tylko tak, zaczniemy od tego, żeby nie przewalić wszystkich pieniędzy, to kupimy 3 kartony czegoś, ale ładnie teraz ten zakres zrobiłem, o Jezu. Kupimy gry fabularne i gry wyścigowe. Dodaj do koszyka. Aha, to już zakupione. No ta. Dobra, to jedziemy. Mamy $270. I teraz pojedziemy sobie dalej drogą główną.
Zobaczymy, co tam jest po prostu, bo jeszcze nie poszedłem w Explore w tej gierce na tej mapce, więc zobaczymy. Tak patrzę na to auto i zastanawiam się, czy model zniszczeń działa w dwie strony. No tego to ja się nie spodziewałem, że się wybije z taksówki, nie? R chyba, tak? Nie, nie R. F? F to światła, Z. No dobra, fajny wyskok, podobało mi się. Trochę smutne auto się zrobiło, ale to nic. Tu chyba będzie dzielnica jakichś drogich domków, wiecie? Cześć, czekajcie. Scandus Tower, okej, okay, to jest nazwa tego... Kurde, jakie dźwięki dziwne, jakbym coś, nie wiem, zepsuł w tym aucie. Tylko na krawężnik wjeżdżam. Patrzcie, no. Masakra. Tu coś jest, a tutaj jakiś domek jest, okej. Okay. Tutaj są same domki, widzę. To sobie zawrócimy. Tylko, o, czołówka z busem. Okej, okay, czyli oni się nie niszczą, natomiast ja... No tak, próbuję się uśmiechnąć, to autko widzę. Dobra, ładnie zawrócił, 180 na wstecznym. I myk, hamulec ręczny. O, jaki most. Wyobraźcie sobie chodzenie z buta w ogóle przez takie mosty, nie? Kawał drogi. O, jakie miasto. O, o, a może tam zamieszkać? 1,75. Ile ja mam paliwa? Może zatankuję w sumie, skoro mam pieniądz. Ja mam połowę baku, dobra. 52, zakup, naładuj, zatankuj. Idziemy jeszcze kupić parę rzeczy na stację. Ciekawe, czy będzie ta sama pani. Słabo. Zdrapki, dobra. Czy tu wszystko kosztuje tyle samo? Jeden to kosztuje 5. Jeden, soda arbuzowa, pomarańczowa, jagodowa, limonkowa, wiśniowa, kola. Dietetyczną kolę poproszę. Dajmy tak za 10 i jedzenie... Sushi, 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 jakieś takie, o sushi z łososiem. 40. Wymeldować się, loteria. Kurczę, a gdyby tak zaryzykować... Czekajcie, bilet na loterię, one kosztują 5. Party, level up, dobra, weźmiemy sobie level upy. Tu mam 10, tak? Kupiłem 10 zdrapek. Za 100. Tu mam 20 zdrapek. Dobra, i jedziemy. Sprawdźmy w takim razie, wydajemy 100 na zdrapki, czy opłaci nam się to jakkolwiek. Patrzymy. Mamy 101 kupiłem. Ojo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 , jeszcze raz. Loteria, level upy. O, teraz. Mamy 20 zdrapek, 181 było. 181, jedziemy. Używamy zdrapki po kolei. Pierwsza zdrapka, nic. Aha, możemy wygrać za 3 serduszka, możemy wygrać 50. O, to dwa razy jakbyśmy to trafili, no to jesteśmy zarobieni, nie? O, jest dolar wygrany. O, 5 dolarów, o, 6 dolarów z jednej. One kosztują ile? 5 dolarów one kosztują. No to przynajmniej zarobione, nie? O, tutaj nic, czyli mamy, jesteśmy do tyłu, raczej jesteśmy do tyłu. Też nic. No i bieda, jeszcze party time'a, ale to jest taka, wiecie, ponad program. Kurczę, trzeba było je nie robić. Dobra, 5, 6 ekstra jest. Trzeba było je nie robić, o teraz jak... Ja nie mam jak tego sprawdzę. O! A to jeden jest. 3 serduszka muszą być, nie 3 potionki, tylko 3 serduszka. A już się tak naładowałem pozytywnie. 95 dolarów, no słuchajcie, no raczej... Dolar wpadł, trzeba się napić. Dobra, jak się napijemy i zapaluję mocne papierosy, zwykłe papieroski używać. Dobra, no i teraz wygrywamy w zdrapeczce. 50. Oj, było blisko. No nie, no dolar. I te zdrapki to skam jest, tak jak normalne w prawdziwym życiu. 5 dolarów. Coś tam się zwraca, ale szału nie ma. Dupa. 9 zdrapek zostało. Słuchajcie, hazard, jak widzicie, się nie opłaca. Czy to skrzynki w CS-ie, czy cokolwiek innego... Czasami daje, czasami zabiera, ale finalnie i tak na tym wytracicie najwięcej. A jak widzicie, jeszcze 6 zdrapek i żadnych serduszek potrójnych nie było. Tak naprawdę nic nie było więcej niż 6 dolarów na jednej. A one kosztują po 5 dolarów, więc zdrapki są słabą opcją. O, kolejne 6 dolarów. Teraz musiałyby dwa razy wjechać serduszka, razy 3, żeby nam się to opłaciło, ale no raczej na dwóch zdrapkach coś takiego trafić. Nierealne. 1 dolar... O! Ajajajajajaj, a taka pasta, jakby tu były 3 serca. Dobra, słuchajcie, nie jest najgorzej na tych zdrapkach. Uwaga, jeśli będą 3 serca, to jesteśmy zarobieni. Nie ma, nie ma. I ostatnie. Aj, zobaczyłem 2 serca, już myślałem. Czyli finalnie na zdrapkach straciliśmy 20 kilka dolarów. No więc się nie opłaca.
No, kto by się tego spodziewał, nie? Dobrze, jedziemy dalej prosto. Meadowbrook, Uplands, Downtown. Dobra, jedziemy dalej prosto. Fajne jest to, że tam się pieniądz zarabia na mnie, nie? Ja sobie mogę jeździć. O, gdzie ja pojechałem? No i drzewo. Gdzie ja pojechałem? Tu jakieś Meadowbrooki, po co mi to? Do tyłu. O nie, no wiszę jak w każdej innej grze. Jak Farmer z Dynasty, słuchajcie, wiszę. Dobra, jedziemy prosto, nie potrzebujemy tam zjeżdżać. My jedziemy do Downtown na imprezę. Nie wiem, czy to jest symulator życia, czy to jest symulator jakiegoś wieśniaka. Nie wiem, ale ręczny zawsze robi robotę. O, tam był prawie kiss the wall. Siemano, mordo. Oj, dupa. Potrącony. Co my tu mamy? Vault. To jest chyba ten klub nocny, nie? Sprawdzimy sobie, czy możemy tam wejść. Możemy, okej. Okay. O, muzyczka gra. Access. Jeden bezpłatny drink w barze, a te są wyprzedane. Dobra. Idziemy. Out of order. Dobra, nie ma windy. O, ale głośna muzyka. Co? Drzwi są zamknięte. O, po schodach trzeba lecieć. Ulala. Dzień dobry. Czekajcie, bo coś mi przychodzi do głowy. O, kibelek. Muszę to potwierać wszystkie? Jade, słuchaj, jestem w kiblu. Jade. Ciekawe, czy ma dychę. O, nie mogę. Dobra, Amara. Długo pisze, jest szansa. A, nie. Nie podoba mi się ta opcja. U, co tu jest? Jakaś restauracyjka, czy coś. A tu? Dobra, mogę wejść w drzwi, których będę żałował. A, czyli tamten był damski, nie? Że będę tego żałował, że gdzieś wejdę, nie? Dobra. Dawaj szybko, szybko drinka. Darmowe piciu. No i tyle. Nie ma tu raczej z nikim do pogadania. Generalnie to nic tu nie ma. Więc straciłem dychę. Przynajmniej odwiedziłem, prawda? I w takim wypadku resztę, bo tam widzę, że coś tam jeszcze mamy, jakieś auta, jakieś coś tam, będziemy sobie to wszystko zwiedzać, ale resztę rzeczy w kolejnym odcinku za kilka dni, żebyście mieli czas na inne serie, te, które lubicie. Dawajcie znać w komentarzu, jakie serie są wasze ulubione, no bo zbieram teraz taki feedback, żeby wiedzieć, co po prostu nagrywać. Do następnego.